Hej, hej, kochani widzowie, dziękuję Wam za wszystkie jakieś tam aktywności. Przypominam, dajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, jeżeli Was interesuje to, co wrzucam. Fajnie te shorty wpadają, po 400 wyświetleń na short. Cieszy mnie to bardzo. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale w ciągu ostatniego tygodnia moje tak jakby wyświetlenia wzrosły z 2000 na ponad 6, czyli trzykrotnie, co bardzo cieszy. Słuchajcie, Ania dzisiaj była na grzybach, wymordowała dwie rodziny maślaków, ostatniego prawdziwka, albo tudzież pierwszego prawdziwka na porębie. Zadowolona jesteś? No w miarę, wiadomo, że mogłoby być więcej. No ale biorąc pod uwagę, że padało tylko przez dwie godziny wczoraj w nocy, to i tak nieźle. Powiedzmy, że z pół kilograma tych maślaczków mamy. Nie wiem, co z nimi zrobimy, bo pół kilograma to się nie ma co bawić w marynowanie. Ale my tu jeszcze jesteśmy. Na Roztoczym ma padać, więc może będzie ładniejsza pogoda. Zobaczymy. No, liczę na to, że chociaż parę słoików się uda przygotować. Chcielibyśmy. Bo ostatni raz, jak marynowałem za 2 lata temu, no to jeszcze w marcu 2023 roku, żeśmy ostatni słoik otworzyli na święta wielkanocne. No, teraz jedziemy sobie tradycyjnie na obiadek do Jureczka. Jurek mówił, że jakieś mięsiwo będzie, więc zobaczymy, co dobrego. Oczywiście nagram. I cóż, jakieś tam szybkie zakupy. A, już zamówiłem sobie do tableciku tą układeczkę Tui. 159 zł wybrałem. Wydałem, bo była wersja czarna za 110 zł, ale jakiś tam kolor wylosowałem, bo taki wyszło, że drożej. Zobaczymy, czy ładny, bo to nigdy nie wiadomo, co się wylosuje. I cóż, na razie to tyle. Kurwa, gdzie ten? No tu. Oj, kochani, powiem Wam, nie nagrałem u Jurka jedzenia. No, za bardzo się rozmarzyłem. Dzisiaj był pyszny żurek specjalnie dla mnie z ekstra łyżką chrzanu. Ania jadła pyszny krupnik, wiem, że pyszny, bo też go jadłem wcześniej. I dzisiaj Jurek nam zrobił schabowe z ziemniaczkami, suróweczką i dostaliśmy po pół kapelusza kani. Się śmieję, ale ostrzegliśmy Jurka, że jutro nas nie będzie. Pojedziemy do Lublina sprawy załatwiać i Jurek mówi: dobrze, że mi powiedzieliście, bo bym się martwił, że was zatrułem. Ale to było dobre, powiem wam. Nawet już po prostu nie myślałem o tym, żeby cokolwiek nagrywać. Ale kania pyszna, nie? Ania nie dała rady schabowemu. Mamy na ten... Będzie miała na jutro w sumie na obiad. Dużo ci tego schabowego zostało? Trochę. Z pół? Więcej. Ale powiem Wam, taki schabowy na półce zwykłego talerza. Nawet trochę więcej, nie? No, kawał schabowszczaka. Dobra, słuchajcie, może coś jeszcze później dogram. Jakbym nie dogrył, to pozdrawiam Was.